Nam jako pierwszym udało się wejść do podziemia jeszcze w marcu. Wtedy informowaliśmy, że społecznicy chcą, by powstało tam muzeum. Budynek dawnej zakładowej straży pożarnej przy bramie numer 1. Pod ziemią alarm. Schron zabezpieczony. Zabezpieczony. Gotowość do zwiedzania. Na ziemnych punktach obserwacyjnych czuwają obserwatorzy. Klimat sprzed 50 lat. Schron wyposażony w zasilany agregatem filtr i własną wodę ze studni. Miał chronić życie w przypadku chemicznego skażenia. No mam nadzieję, że przetrwałabym tyle, ile by trzeba było. Warunki musiały być straszliwe, ale w niektórych okolicznościach się nie wybrzydza. No to myślę, że maksimum. Bardzo mała powierzchnia, bardzo mała przestrzeń. No wyposażenie też wygląda na takie dość proste. W podziemiach eksponaty zgromadzone przez społeczników. Zestaw pana Wacława składa się właśnie z płaszcza plus pończochy, te buty typu woder tak się nazywają. Również ubraliśmy go w maskę przeciwgazową typu słoń, nazwa potoczna. Boisz się, tu jest strasznie? Tak trochę ponuro. Ponuro? Ja lubię kolory. Społecznicy mają nadzieję, że uda się zebrać fundusze i na stałe otworzyć muzeum, które na razie działa tylko w wybrane weekendy. Już za tydzień najbliższa okazja. Wstęp wolny. Rejestracja przez stronę internetową.